Witam serdecznie, jestem Habaś i mam taką malutką informację dla Was. No niestety, ale dzisiaj live'a nie będzie. Jak widzicie, jadę do pracy, dostałem takie pewne zlecenie, którego po prostu żal nie skorzystać i w związku z tym właśnie dzisiejszego live'a nie, na 99,9%. No jeszcze coś tam się może zdarzyć, ale raczej nie liczę na to. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chciałbym właśnie dzisiaj poruszyć, to jest temat piractwa, o którym już w sumie rozmawiałem ostatnio na live'ie z Martinezem. I w związku z tym postanowiłem nagrać malutki odcinek. Miejmy nadzieję, że Wam się on spodoba. I o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o tym, jakie były kiedyś czasy. Jezu, jak tu głośno. Jak byłem mały, czyli jakieś, nie wiem, 20 lat temu, mój pierwszy komputer i tak dalej, w Polsce gry były praktycznie niedostępne. No, był jeden sklep w moim mieście, w którym można było faktycznie taką grę kupić, ale to były ceny po prostu jakieś z kosmosu. Kupiłem, pamiętam, Red Alerta i dwójkę chyba wtedy, między innymi, ale to już było troszkę później. I to był wydatek na oryginał, który no, ja zbierałem prawie rok chyba czasu, żeby kupić sobie tą grę. No i takie były po prostu w Polsce czasy. No, tylko na gry mogli sobie pozwolić najbogatsi, a piractwo kwitło. No, kwitło nieziemsko. Pamiętam te przenoszenie jeszcze gier na dyskietkach. Wtedy nikt nie myślał o tym, że to jest piractwo. Przenosiliśmy po prostu od znajomego do znajomego gry na dyskietkach. Zdarzało się, że jedna dyskietka nagle przestała działać. No ale czego się można było spodziewać po... Jedź chłopie. Czego się można było spodziewać, jak było na przykład dostępne, nie wiem, trzeba było przenieść na 20 dyskietkach coś, bo tyle to miejsce zajmowało, czy jakieś 20, tam prawie 30 mega. No jeśli dyskietka miała 1,40 coś chyba, 1,34, 1,44, jakoś takie kojarzą mi się wartości. I to były takie właśnie czasy, gdzie... Dobra, jakieś wystąpienie zrobię, nie wiem, i tak tego już teraz nie naprawię, to co robiłem, ale no na święta jakieś, czy inne tego typu eventy, był taki pan, to był znajomy tam mojego ojca i on miał nagrywarkę, miał internet jakiś tam dostęp do niego, czy tam dostęp do gier i była po prostu lista gier, z której się kompletowało składankę. Po prostu się kompletowało składankę z grami. Było na liście tytuł gry. Oczywiście obok napisane, ile on miejsca zajmuje na płycie. No i trzeba było się tam zmieścić w tych 650 mega. No to już było dużo, dużo później oczywiście, to o czym mówię. Ale takie czasy po prostu były, no i... Ja się może trochę tłumaczę czasami, no ale kurczę, jeśli jako gówniarz tam, nie wiem, 12-letni, 13-letni nawet, to ja nie miałem szansy zarobić praktycznie żadnych pieniędzy, żeby sobie coś kupić. I tyle. No i tyle. I fakt. No praktycznie każdy. No niech, kurde, pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie spiracił jakiejś gry, zwłaszcza parę lat temu. Teraz natomiast... teraz. Od paru lat, od momentu w sumie, kiedy ja zacząłem zarabiać swoje własne pieniądze, nie udało mi się spiracić praktycznie żadnej gry. Czasami jakieś tam udało mi się kupić, nie wiem, dostęp, nawet, znaczy kupić, ściągnąć jakiś tam dostęp alfa. To było jeszcze parę lat temu. I testowałem sobie to, żeby coś kupić. Wiem, że na przykład chyba RimWorld był takim tytułem, który... Po prostu akurat w danym momencie nie miałem jakiegoś tam pieniążka, żeby sobie zakupić to i ściągnąłem, ale kupiłem go tam za miesiąc bodajże. Więc no to są takie tytuły, z których tam niewiele można było... No kurczę, 20 euro chyba kosztowało to, żeby pograć sobie w dostęp alfa, w którym jeszcze wtedy nic nie było. Później go kupiłem oczywiście i nie żałuję tego, bo gierka jest całkiem spoko. No i tak, druga rzecz to są seriale i filmy, no. Głównie seriale. Filmy rzadko zdarza mi się oglądać, bo wolę jednak, kiedy ta fabuła się rozciąga i tak dalej i mogę sobie trochę więcej czasu tym zająć. No i te seriale to jest zmora chyba aktualnych czasów. Zmora, w cudzysłowie oczywiście. Gdzie
jeśli chce się mieć dostęp do w miarę aktualnych tytułów, to trzeba po prostu je ściągnąć, ewentualnie oglądnąć w necie i na tym to polega. No, najczęściej ściągam, oglądam, kasuję i się manara. Czyli teoretycznie tam jakiś na własny użytek, teoretycznie jest to tam w jakiś sposób usprawiedliwione. Natomiast pamiętam takie czasy, gdzie moja babcia jeszcze siedziała, kurczę, przed telewizorem, na przykład tam godzina, nie wiem, chyba 12 rano, piła sobie kawkę, 12 rano, 12 w południe chyba leciała kiedyś moda na sukces na jakimś niemieckim ZDF-ie, czy nie wiem, jaki to kanał był. I ona sobie to oglądała, bo Niemcy byli chyba tam, nie wiem, sezon do przodu, czy tam 200 odcinków do przodu. I ona sobie spoilery oglądała, co będzie później. Później oglądała modę na sukces na, nie wiem, na jedynce czy na dwójce to leciało. Już po polsku. I to samo dzieje się tutaj. Jeśli ja mam, nie wiem, głupi przykład, Chicago Fire, to jest serial o strażakach w Chicago. Jeśli na bodajże jedynce czy dwójce on leci aktualnie, swoją drogą polecam taki zapychacz czasu, ale wciągający. Nic ambitnego raczej, bardziej obyczajówka i tyle. I teraz na jedynce bodajże leci właśnie pierwszy sezon, chyba tam, nie wiem, z 8 odcinek. A dostępnych jest 4. No to czemu ja mam czekać, kurczę, kiedyś w Polsce się zdarzy, że będę mógł to oglądnąć. Nie wiadomo, czy będą wszystkie po kolei pokazywać, czy nie. I na tym to wszystko polega. No, czasami trzeba skorzystać z rzeczy, które są dostępne i nie to, że się tym chwalę, bo tu nie ma się czym chwalić. No fakt, w jakiś tam sposób można powiedzieć, że okradam twórców serialu, ale czy na pewno, czy oni w momencie, kiedy to nie jest wydane na DVD albo na jakimś nośniku i pokazuje się tylko w telewizji, no to fakt, nie wyświetlam tych reklam, no to może być dla nich strata, ale i tak żyjemy w innym kraju, to chyba nie jest aż takie złe. Mam nadzieję, że nikt się do mnie teraz nie doczepi i nie zgłosi mnie gdzieś do jakichś dziwnych tych. Ogólnie naprawdę staram się bardzo mocno używać darmowych programów, na przykład do właśnie nagrywania, czy też do obróbki wideo staram się używać darmowych lub rzeczy, które faktycznie już kupiłem, ewentualnie dostałem. I to jest chyba najważniejsze. Natomiast no, te seriale faktycznie zdarza mi się spiracić w jakimś tam stopniu i serdecznie tego żałuję, ale nie przestanę. O, w ten sposób. Gdyby była możliwość oglądnięcia tego... Fakt, teraz na polski rynek wychodzi Netflix, i można z tego korzystać, ale no Netflix nie tworzy wszystkich najlepszych seriali, tylko tam część, powiedzmy. Widzicie, jadę inną drogą teraz, bo jadę do innej restauracji, więc no tak jak wspominałem, live'a today nie, keine live heute. I cóż, no taki właśnie małe informacje o piractwie w moim życiu. Nie potępiam tego, kurczę. Dobra, może trochę potępiam to, no bo jeśli stać cię na to, żeby wybulić, kurde, 20 tysięcy na komputer, a później żulisz na grę, kurczę, za... Nie mówię tam o jakimś nowym, no kurde, XCOM'a bym na przykład chciał bardzo pograć nowego, dwójeczkę, a nie stać mi aktualnie na niego, czy tam nie mam jakiejś takiej wolnej gotówki, wolę sobie odłożyć na The Division, które wychodzi w przyszłym miesiącu. I... No co zrobię? Nic nie zrobię, no nie ściągnę tego, bo mam gry, w które mogę grać sobie, ale jeśli kogoś stać na komputer, nie wiem, za 10, 15, 20 tysięcy, to naprawdę żulenie na to, żeby kupić sobie grę, bo nie wiem, bo po co, nie zawsze wychodzi na dobre. Czy tam, no tego na pewno nie pochwalam. No ale jeśli ktoś tam jakieś seriale ogląda, czy tam chciałby sprawdzić tak naprawdę, kurczę, kiedyś to Polacy chyba The War of Mine, bodajże to się nazywa ten tytuł. To jest polska produkcja o przeżyciu, taki survival, przygodówko survival w powojennej Polsce. Teraz wyszedł dodatek do tego, czy tam druga część, gdzie można się kierować dziećmi także. I oni wpadli na pirata bodajże, The Pirate Bay, Zatokę Piratów.
i rozdali 5 tam chyba czy ileś kluczy dla osób, które chciały sobie w to pograć. I to jest po prostu promocja niewyobrażalna dla tej gry. No, nagle stało się głośno o niej w polskim internecie i nie tylko, że twórca gry może coś takiego zrobić. No ale kurczę, jeśli on się nie boi o swoją produkcję, zdarzają się takie rzeczy. Dobra, Heartworld wypalił, okej, okay. nie żal tych pieniędzy. Ale są takie gry, które są totalnymi niewypałami i te dostępy alfa, które kupiłem, faktycznie na Steamie teraz można oddawać te rzeczy, jeśli się nie grało tam chyba, jeśli się kupiło w ciągu tygodnia i nie grało się więcej niż 2 godziny, to można to oddać i to jest bardzo fajna opcja, z której na pewno nie zamierzam unikać. Ale te dostępy alfa czasami kosztują jakieś niebotyczne pieniądze, a tak naprawdę nic nie dają i gra jest tak słaba, że to tak jakbyś wziął sobie 100 i się podtarnią. No, takie jest porównanie. Więc czasami warto sobie właśnie ściągnąć, zagrać choćby tą godzinkę, zobaczyć jak to wszystko wygląda i dopiero wtedy kupić. No, ja wiem, że tak się nie powinno robić, wiem, rozumiem to, ale czasami twórcy po prostu nas do tego zmuszają i nic nie zrobimy. Czy ja dobrze jadę? Kurde, nie wiem. No ale okej. Więc ja się z wami żegnam. Staram się dojechać do pracy. Znaczy, to nie jest nowa praca, tylko pojedyncze zlecenie. No i co? I do zobaczenia jutro chyba we vlogu, natomiast odcinki na kanale prawdopodobnie najbliższy poniedziałek, ewentualnie w niedzielę coś się znajdzie, no a w poniedziałek oczywiście live. Więc na to was serdecznie zapraszam i do zobaczenia później. Cześć!